Halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Gdzie jest ekran? Jest ekran! Jestem Marcisa, wy jesteście, o, to jest goticzek trzeci. I no, co jest z twoim światłem, Marcisowe? Nawet fajnie dzisiaj działa. Ustawimy chyba trochę inaczej niż wczoraj. Są lekkie problemy. Problem polega na tym, że pizła mi żarówka. I w sklepie powiedzieli, ale ja nie mam takiego żarówka. Panie, idź pan. Sorry, nie mam. Nie ma. Poszedłem też sobie po kabel do pada od PlayStation, bo brat mi rozpieprzył mój stary kabel, no to musiałem sobie kupić nowy. No i powiedzieli mi, panie, ale są tylko metrowe. A ja bym chciał dwumetrowy, ale panie, dwumetrowych to my w ogóle byśmy nie mieli. Ale jutro możemy panu załatwić 1,80 m kabla. Ja tak myślę, dobra. No i muszę przyjść jutro, więc nie załatwiłem dzisiaj kompletnie nic. No. I kolejny dzień mamy lampkę nocną z taką fajną broszurką. Czego to jest? Broszurka z sanktuarium jakiego? Czekajcie, ściągnę. O, patrzcie, jak się od razu zmienia, jak ściągnę taki kawałek papieru. To jest broszurka matki. Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji pelplińskiej. Po co ja to powiedziałem? Dobra, nieważne. No, ja to sobie wkładam tak pod lampkę. Mógłbym to niby rozłożyć, ale to nie chce działać, jak jest rozłożone. Chociaż bym rozłożył tak. O mój Boże, jak fajnie świeci. Tylko jestem teraz strasznie biały. I razi mnie lekko po oczach. Muszę sobie załatwić jakiś sposób na oświetlenie. Jak to lekko tak zjadę w dół. Nadal świeci mocno. Nie, no nie potrzebujesz takiego białego światła, wtedy wychodzi na to, że jestem wampirem. Z czego w sumie jest lekko, prawda? Ale tylko lekko. Dobra. Nie ruszam. Gdzie my jesteśmy w ogóle? I. Ej, jeżeli dobrze mi się wydaje, to zgasła mi pochodnia. Ale to w sumie nieważne, która jest godzina. Druga w nocy, prawie. Nieważne. O! O tym już mówiliśmy wczoraj, w poprzednim odcinku, ale 3 punkty do założenia nowej zbroi. Na co będę musiał wydać 40 tysięcy? Trzeba zbierać. A trzeba też wydać na otwieranie arcytrudnych zamków. Dobra, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w wieży nad Geldern, gdzie ubiliśmy smoka, potwora, maszkarona i wiele innych epitetów. Pootwieraliśmy skrzynię, w tym była jedna ciężka skrzynia. A więc, co ja wydropiłem z tej ciężkiej skrzyni? Chyba kuszę najemniaszka? Albo nie, w tej skrzyni było coś takiego, co mi się bardzo nie spodobało. Bo co to było? A wiem, tarcza czaszki. Następnie dostaniemy fajną kuszę, z tego co mi się wydaje, i następna jest w Geldern, ale do Geldern trzeba iść na piechotę. Odwrotnie, bo przelazłem przez ten cały las. Otworzyliśmy trzy skrzynie? Chyba trzy ciężkie skrzynie otworzyliśmy. Dobra. Ja w tym czasie, no, ekwipunek, magia, teleport do albo do Okary. Bo mam trochę roboty w Okarze. Ale jeżeli chcę wykonać tą robotę, to najpierw trzeba się iść położyć, przespać. A potem można pomyśleć o tym, gdzie zdobędziemy 7000 punktów doświadczenia, żeby nauczyć się wszystkiego, czego chcę z zakresu złodziejstwa. O nie, pada deszcz. Chociaż w sumie to nie jest problem. Znaczy dla nich jest, bo mają siatkę od Będziemy góry cały czas tam, założoną. nigdy do niczego nie dojdziemy. Widać deszcz!
Nareszcie, jest piękna ulewa i ją widać. Fajnie. Dobra, ale ja bym sobie uruchomił jeszcze mapkę. Nie mam zamiaru za często używać tej mapy, bo wiecie, no... To jest takie mało śmieszne. Jaki jest znacznik, to jest ta ciężka skrzynia fioletowy, a czerwona to stara skrzynia. A więc dobra, to tutaj zagłębie jest mi potrzebne. Gro, nie szat... nie szat... Działaj. Proszę. Mam czarny ekran. Nie. A gotyczek jest fajny. Ale sprawia dużo problemów. Krwiami psuje. Jak to się przenosiło? Nie w ten sposób. Obszar roboczy funkcji Windows Ink. Co to jest? Jak się przenosiło na drugi monitor? O, fajnie. Oczywiście nie wyszło mi tak jak chciałem, bo musiałem nacisnąć na oślep, żeby poszukało pod G. No i znalazło, na szczęście. A coś może wam opowiem w tym czasie, jak będziemy włączać grę. Bo taka ciekawa historyjka polega na tym, że ja od jakiegoś miesiąca, nie całego, ale zawsze, interesowałem się zarabianiem golda w WoWie. I no, wdrażałem to w życie. Tak pomalutku. Ucząc się tego, co tam powinienem robić, tak żeby na przykład nie spędzać całego dnia na dropieniu jakichś rzadkich itemków, które i tak sprzedadzą się na domu aukcyjnym dopiero po roku leżenia. Więc no, robiłem takie rzeczy, które są bardziej przydatne, jak na przykład tutaj skóry sprzedawanie rud, metali jakichś przydatnych, czy tam innych rzeczy. No i jakoś to szło i powiem wam, że no po tym miesiącu udało mi się zarobić na tego tak zwanego tokena, bo w WoWie da się kupić... Zacznijmy od początku. Ludzie mogą kupić sobie czas gry w formie takiego żetonu, sprzedać go na rynku za cenę określaną przez Blizzarda, więc no cena jest tak mniej więcej stała i żadnych problemów z tym nikt nie powinien mieć. Ja lezę i gdzie ja chcę leść. A tutaj gdzieś w lasku powinna być skrzyneczka. Tylko ja w tym lasku łaziłem już wcześniej i nie jestem pewien, które skrzyneczki ojebałem, a których nie. Tej chyba nie ojebałem. Chociaż może. Tak, ojebałem ją. Dobra, nie ma co łazić po tym lasku w takim razie. Chociaż może jeszcze sprawdzimy tą drugą skrzynię. Ona powinna być tutaj na górze chyba. Jak nie na górze, to na dole. A nie, chwila, przecież ona jest w tym, no. W Okarze u przywódcy Okary, tego paladyna, co imienia jego nie pomnę. No więc co, ja się wspinam jak baran? Złazimy na dół. No bo w sumie co, ja frajer jestem, złazić będę na piechotę? Gdzie jest moja teleportacja do Okary? Okej.
Swoją drogą muszę sprawdzić, gdzie się znajdują w Myrtanie gońce leśni. Bo warto by było zrobić z nimi questy, a oni w ogóle nie są zaznaczeni na mapach. Tylko tego jednego druida i jego ziomeczków. Magiczny korzy... Co? A ten tutaj. W jakim dziwnym miejscu miał nazwę. Tu gdzieś powinien być mag, ten, którego sprowadziliśmy. Ten miał takie śmieszne imię, którego nie pamiętam. Jest. Rakus, no właśnie Rakus. Pokaż. Pokaż dupę. Daj mi to, to. Miałbyś ty może zaklęcie? Nie, nie masz zaklęcia. Szkoda. Zaklęcie snu by mi się przydało na przyszłość. Wszystko, czego mamy nadmiar. Po dwa pierścienie każdego rodzaju sobie zachowam. Mamy tylko jedno zaklęcie snu, ale wydaje mi się, że ono mi się przyda. Kiedyś. Ta mgła, nie wiem, czy czasem nie pozwala nam skradać się między ludźmi, tak. Nie mam pojęcia. Sobie zachowam, zachowam. Dobra. Sprzedajemy skóry, które się pozbierały przez ten cały czas. Zęby sobie zachowam, bo to są strzały mocniejsze. Masz to wszystko, te całe śmiecia, które mi się nazbierały. Bierz to, mi to niepotrzebne. Właśnie serce kamiennego golema, dzięki za info, że jest zbędne. To są zwykłe skrzyneczki i tak. Szkatułka, której nie da się otworzyć, która jest pusta, ale z jakiegoś powodu jest bardzo cenna. Złoty kielich. Piękny, błyszczący, szczero złoty. Idealny. Idealny, żeby tam sobie piwa wlać i się takiego piwa nachlać. Dobra, wajś ten rapier. Miecz asasyna też, za jakiś czas wydropimy katanę. Ze skrzyneczki. Więc nie ma co trzymać tego. Chociaż ta katana też wcale nie jest aż taka dobra. Jeżeli dobrze pamiętam, katana ma statystyki jakieś takie... Nie pamiętam nawet już. 90 chyba po naostrzeniu możemy mieć na katanie. Ale to jest Shawn. Ale my chcemy iść do... Tego tutaj, o. Jest ciężka skrzynia. Roland. Pokaż mi swoje towary. Zapomnij. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Też cię nie lubię. Okej. Okay. W takim razie, kogo ja muszę uśpić? Wszystkich. Albo wszystkich uśpić, albo położyć się do łóżka. Najlepiej gdzieś indziej. U Rakusa. Nie do poranka, tylko do nocy. Wszyscy się na mnie jopią. Dobra, spróbujemy użyć mgły. Mi wytłumaczę, dlaczego ta mgła działa tak chujowo. Lepiej ze mną nie zadzieraj. No co, kurwa, no. Przyszedłem, zrobiłem syf. No, no i mnie zajebali. Nie pozostaje mi nic innego, jak żałośnie zaskomleć i... I zauważyć, że oni sobie idą. Kiedyś ta zbroja będzie moja. Znaczy kiedyś, za parę questów. Niech będę mieć szczęście, doda dwa. Ciężka skrzynia. Otwieraj.
Jest łuk wojenny, 80. Fajny, ale ja bym chciał może na przykład krwawą jatkę. Czy tam krwawą łaźnię. No okej, dobra. I wszystkie inne jak na razie, te które widzieliśmy w skrzynie, opieprzyłem tak z radością. Jeszcze zapiszę i sprawdzę jedną. Tutaj w sumie niby jakaś by była. Słuchajcie, nie tutaj, tylko tutaj. Kim ja bym był, gdybym nie poszedł sprawdzić? Ale najpierw trzeba się wyspać. Co to było? Żyła żelaza. Ej, znowu coś takiego mi się przyjebało, patrzcie. Nie wiem po czym, po otwarciu skrzyni, po skradaniu się? Coś sprawiło, że... O, nie do komina. Że mi wypieprzyło broń. Z aktualnie używanej. Tak. Właśnie nowa... Nowy łuczek. O, jaki ładny. Jasne, czemu nie? No i to jest fajny łuk. Co to leży? Nie słucham. Gdyby to było tak. Roślinki fajne. Chwała trzcina. Jagody, jagody. Korzeń. Ładnie wyglądały tak leżąc. Pomyśl o tym, jasne, czemu nie. Dobra, chodźmy jeszcze do tej jednej skrzyni. Ona może być w gocie. Do goty pójdziemy. Jak będziemy expić Faring. Znaczy, bo mam zamiar tak, pójść do Geldern, z Geldern do Trellis, a potem pójść do Faring. A z Faring do Goty. Tak wiecie, zanim jeszcze, bo z Faring możemy iść do Nordmaru. Tam jest taka oficjalna przełęcz, najbezpieczniejsza i tam ogólnie jest quest później, żeby dostać się do klanów. Nordmarskich. Ale to myślę na razie zostawię. Do Nordmaru może przejdziemy się. Nie wiem, wybierzemy. Czy idziemy do Nordmaru, czy do Warantu. O, wilczuś. I wilcy mają wpysk. Ale diablo. Nie miał najmniejszych szans niczego zrobić, ale kurde musiał diabnąć. Mi się wydaje, że tutaj byliśmy gdzieś. A tu jest... O, tutaj są trolle, których nie ubiłem, bo zapomniałem o nich. Przydałby się stół alchemiczny. Strzały ponaprawiać, jak on fajnie bije. Znowu trzy trolle. Jednego się pozbyłem. Podałby pozbyć się też drugiego. Z trollami może być lekki problem. To mówią, co to się odpierdala, to ja nawet nie. Zapomniałem, że trolle nakładają to coś. To coś? Ten łuk 130 łowieckich, a ja mam 145. No to fajnie, opłacało się zrobić parę tych... Miksturek, jeżeli dobrze pamiętam, to z miksturek narobię.
Jak on fajnie wytraca zainteresowanie czymkolwiek. Kiedy go trafiam z łuku. Kur. A masz w ryj. Dobra, jeden padł. A ten drugi ma tylko połowę życia. Dobra, woda. A woda ryje, panie. Jemu bardzo zryła, panie. Patrzcie, aż się wgniotła do środka. Nie ma co używać jeszcze miksturek na... na leczenie tego czegoś, co nam zakładają te trolle. Bo spotykamy się jeszcze z panem trolem numer 3. Ej, panie, troll numer 3. A masz w ryj. I jeszcze raz. A tam są 4 trolle! Dobra, ale nieważne ile by tych troli nie było. I takie dojebie. Łykamy sobie wódę, a woda ryje banie. Teoretycznie takim skokiem można sobie robić małe uniki. Zwłaszcza jak się nie ma wytrzymałości. Czego w ogóle trafiam? Nie zapisywałem oczywiście. Zapisywałem. A to ciekawe. Bardzo interesujące. A teraz pierdol. To ciekawe, że jeden z nich jest do mnie wrogi, a drugi jest niechętny. Okej, dobra, jeden zabity. Bo ten drugi był chyba jakiś taki nieśmiertelny. Nie, da się go bić. Okej, najpierw trochę wody. A przypomnę, że woda ryje, panie. Ła, kurwa! To są emocje. Emocje bym powiedział jak na grzybach. Po co ja w ogóle robię te specjalne ataki? Ja mi pokazała dobitnie, że jak nie walczę z humanoidami, no to nie warto jakichś taktyk stosować. Dobra, 4 trolle zabite, to jest 2000 doświadczenia. Jeszcze troszeczkę będziemy mieć ten levelek, który tak bardzo mnie interesuje. Ale mój Boże, ile my mieliśmy tych mikstur, a ile mamy teraz? Ale dobra, dawać mi mój... Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Opa, pojebało.
chłopa pojebało i tyle. Dobra, bo on ma duże odporności, ja mam wyjebane. Znowu go nie trafiam. Spadam. No, on idzie za mną. Schodzi? Nie schodzi. Gdzie ucieka? Chodź tu w pizdę ma. Co, może jednak? Spróbujemy nauczyć się schodzić po schodach. O nie, kurwa, ale dzieci szybko dorastają, nauczył się chodzić po schodach. O wiele fajniej się walczyło z trollami w poprzednich gotikach. Idziesz za plecy, jeb w dupę. No nie mogę go trafić. Co to za rodzaj limbo? Z łuku na szczęście już się dało. Pamiętam, z wilkami było podobnie, że one się zamykały w jakiejś swojej osobnej instancji i one były. One się manifestowały w naszym świecie, ale tylko formą fizyczną. Ale tylko formą taką, no... widoczną. Bo fizycznie to one były zupełnie gdzie indziej. Na szczęście strzały, które są ze swojego założenia międzywymiarowe, potrafiły je dosięgnąć. Gronie zawiesza im się, mam nadzieję, w tym momencie. Okej, zapiszmy. Weźmy sobie tą ognistą jagodę. Jak ja te wszystkie ogniste jagody zjem, to będę potężny. A, pamiętacie to miejsce? Tam na dole były te wszystkie truposze i te gargulce. Koszyk. Solidny metalowy kufer. Na szczęście otwieralny bez arcymistrza otwierania zamków. Dobra, usmażmy sobie to całe mięso, które mamy. 38 kawałków. Czy ja wam w ogóle skończyłem o tym zarabianiu golda w WoWie? No i ten taki tokenik można sobie kupić i go sprzedać. Powiedzcie mi, że tutaj była... Gdzie ja jestem? A, trochę za nisko. A, to nie tutaj w ogóle. Ale przynajmniej doświadczenie zdobyliśmy. Dobra. Marcisławie, miałeś iść do Geldern. I mam nadzieję, że... w dniu dzisiejszym pójść. Czy tam widziałem jakieś ognisko? Tak, tam jest ognisko. Obok ogniska wilk. Widzisz wilka, myślisz mięso. Też ja już tutaj byłem. Trzeba użyć naszej mikstury leczniczej. No. I teraz mogę znowu hasać. Ten sam płaskowyż? No tylko w troszeczkę innym miejscu. To jest ta cholerna chata, to jest tak blisko? Myślałem, że to było trochę dalej. Nie mówcie mi, że tutaj stała ta skrzynia. Niestety tak, dobra, no to w takim razie najbliższe jest w Geldern. A żeby dostać się do Geldern, najłatwiej będzie iść do Montery. I z Montery... Z Montery ścieżką, w,
którąś tamkolwiek stronę. Wiecie co, walić Geldern, idziemy do Trellis. Tu w lewo, tam prosto, tam w bok i w ogóle. A w Trellis jest jeden z naszych starych znajomych. Tak zwany chuj, ale honorowy. Wiecie, jeżeli mam powiedzieć coś, żebyście tak wiedzieli troszeczkę więcej o tej postaci, no to mogę powiedzieć, że spotkamy go przy bramie. Zapisik, ja muszę sobie troszeczkę zmienić kalibrację mapy. Okej, dobra. Skota bez farming. My jesteśmy tutaj. No i dostałem błąd w goticzku. Błąd z napisem Where is the Guru? A jest taki quest w goticzku, tyle że ten quest jest zepsuty. Można go uruchomić jedynie za pomocą quest packów, które odkopują i naprawiają, składają to do kupy. Takie questy, które miały być, ale nie są. Ja wiedziałem, żeby szybki zapis zrobić przed wyjściem. Ja po prostu wiedziałem, że tak będzie. Okej. Chętnie bym sobie tą mapę odpalił na telefonie. No taka ciekawostka, wymienia swój telefon w końcu. Macie sobie, jaki miałeś telefon? Ty to taki poważny youtuber. Tak się ludzie ze mnie śmieją ogólnie. Taki poważny youtuber i jaki ty miałeś telefon? A no ja mam telefon w tym momencie Soniacza. Tego Xperia M. Xperia M1. Tak ściślej mówiąc. Jak ktoś zna Xperia M1, to wie, że Xperia M1 ma już swoje dobre lata za sobą. Jak ja go dostałem, to było 4 lata temu, to był wtedy dobry telefon. Tylko wiecie, no, telefony mają to do siebie, że z upływem czasu robią się coraz bardziej mało użyteczne, ponieważ wychodzą nowsze Androidy i sprawa wygląda tak, że nawet pieprzone Pokémon Go nie chciało mi na nim działać. No, jego też problemem jest to, że jest że ma 2 GB pamięci wewnętrznej. A więc, jeżeli odejmiemy od tego wszystko, co system i aplikacje takie zainkludowane dają, potrzebują, to zostaje nam jakieś 100 mega na użytek własny. Indusie. Dobra, może 300. Ale naprawdę, jeżeli tak spojrzymy sobie na to, coś co odpieprzają takie aplikacje, jak na przykład mapy Google'a, które zajmują 300 mega, no to coś jest nie tak. Musiałem zrezygnować z Facebooka, musiałem sobie zainstalować tego Facebooka Lite'a, żeby w ogóle mieć jakieś miejsce na dysku. Pieczka, tam jest jakaś farma, na tej farmie są ludzie. Czy ktoś tam ma imię? Bo imiona to są bardzo ważne rzeczy. Jest Ben, jest ktoś tam jeszcze. Skradasz się jak jakiś złodziej. Fajnie. Kolejny najemnik. Nam też zamierzasz sprawiać problemy? Znikaj stąd!
Dość już wycierpieliśmy. Uspokój się, chłopcze, albo dam ci nauczkę. Dalej. Nie boję się ciebie. Normalnie bym mu przyjebał, ale no... Spokojnie, dzieciaku. Nie szukam kłopotów. Twoje szczęście. Doprawdy. Żaden sługa nie odezwałby się do mnie w ten sposób. Sługa? Nie jestem sługą. Mam znajomości na wysokich szczeblach. Kto? Kto? Na przykład orkowie na wykopaliskach świątynnych? Kto konkretnie? Kto konkretnie? Nadzorca? Tak, tamtejszy nadzorca. Jak się nazywa? A czemu miałbym pamiętać? Ci wszyscy orkowie wyglądają tak samo. Nie wierzę w ani jedno słowo. Naprawdę? Pracowałem dla orków w świątyni. Moja łopata musi gdzieś tam leżeć. Doprawdy? No rozejrzyj się, jeśli mi nie wierzysz. Dlatego co ta łopata ma z tym wspólnego? A co z tego będę miał, jeśli znajdę tę twoją zardzewiałą łopatę? Jeśli przyniesiesz mi łopatę, powiem ci, jak możesz zdobyć dużo złota. Naprawdę? To się robi coraz bardziej niedorzeczne. Hej! Może i jestem lekkomyślny, ale na pewno nie jestem kłamcą. Jasne? To się okaże. Dobra, służący Ben potrzebuje swojej łopaty. Tak, tutaj znajdziemy pierwsze wykopaliska w ogólnie. Derec. Pewnie przybywasz po daninę, co? Ale nie mogę ci zapłacić, bo dranie wszystko ukradły. A niech to! Zobacz! Znów tu są! Kto? Gobliny! Do tego rude gobliny! Ej, fajny quest! Tego się ogólnie nie spodziewałem. Drogi. O jedną parszywą bestię mniej. Skradasz się jak cholerni złodzieje pozbawią mnie całego majątku. Skąd się biorą te cholerne gobliny? Nadciągają z północy i kradną wszystko, co tylko się da. Gdzieś w pobliżu rzeki musi być ich gniazdo. Chciałbym, żeby ktoś je znalazł i zrobił z nimi porządek. Wtedy mógłbym wreszcie pracować w spokoju. Co z twoją daniną? Danina, którą miałem przekazać Trellis, została skradziona. Cholerne dranie. Pokaż mi swoje towary. Biorę to. Wszystko. A, jeszcze wytrychy. Zabieram pałeczkę, wszystko co miały goblaski. No, a na jaki telefon sobie wymieniam? Zrobię sobie przerwę. Znalazła się okazja, żeby zakupić sobie dość tanio... Też Xperię, też Soniacza, też MK, ale MK czwórkę. Która no... Może to nie jest najnowszy telefon, ale mi wystarczy. Mi więcej nie potrzeba, żebym miał chociaż te właśnie 8 giga miejsca wewnętrznego. Mówisz gościu, że tutaj nad rzeką mają te gobliny swoją bazę. O, skrzyneczka. Całkiem normalny widok, takie skrzynki ogólnie rosną sobie w lasach. W lasach, na polanach. Desąd! Hej ho, czy jest tam kto? Dalej nie lezę, nie chce mi się. Idę z powrotem na drogę. I idę razem z drogą przed siebie. Należy iść przed siebie. Nigdy się nie cofać. To znaczy czasami można wykonać taki malutki backtracking, ale tylko czasami. Wracamy na ścieżkę i prosto do Trellis. Progres przede wszystkim.
A jeb, i jeb. O kur... Jest. Jest kolejny krwiopijca i skrzynka, która stoi sobie tak po prostu. Tam jest wilc. Helena, mam zawał. A napierdalamy. Patrzcie, jak się złożyły frajery. Tylko dużo życia straciłem. Metalowy kufer. Łuk myśliwski. Przywołanie do ognistego miecza i tamta pierśnie ochrony przed strzałami. I gdzie ta ścieżka się wije, bo jestem ciekaw, czy warto mi na nią wracać i na nią i ją iść. Nią iść? Czy może po prostu sobie lekko skrócić drogę? A, tutaj są goblaski. No zgin ty! No. Ktoś jeszcze? Do you wanna fight? Najwyraźniej nie. Weźmy sobie tutaj. O, patrzcie, co znalazłem. Ale tutaj to ja wlezę kiedy indziej. Na razie to chcę wejść tutaj, bo gdzie ja kurwa jestem? Bunto w nicy. Daj questa. Ani kroku dalej. A jak się ośmielę? Uspokój się, mały. Nie zrobi ci krzywdy. Nie przychodzisz tu szukać kłopotów, prawda? Zamknij się. Gdybym chciał cię zabić, to już byś nie żył. Dobra. Zapomnij, że cokolwiek powiedziałem. Nieważne. Powiedz mi lepiej, co się tu dzieje. To obóz buntowników. Jestem buntownikiem i walczę za króla. Aha. No widzę. I? Zabiłeś jakichś orków? Nie stoczyłem jeszcze żadnej walki. Nie mogę się jednak doczekać wyeliminowania pierwszego orka. Co tu robisz całymi dniami? Pilnuję, żeby nikt nie wślizgnął się do obozu. I świetnie ci idzie, jak widać. Wiesz, to nie takie proste, zwłaszcza przy tych wszystkich okolicznych bestiach. Najbardziej przerażają mnie jednak ożywieńcy z tamtej jaskini. Nie chcę nawet myśleć, co zrobią człowiekowi, którego dopadną. O, mógłbym ci trochę o tym poopowiadać. Chrząszcza byś nie zabił. Wiele już ćwiczyłem mieczem. Dawać tych orków. Tak, tak. Mógłbym oczyścić dla ciebie tę jaskinię. Naprawdę miałbyś dość odwagi, żeby wejść do jaskini pełnej ożywieńców? To nie byłby pierwszy raz. Jeśli ci się to uda, dam ci 300 złotych monet. Zastanowię się. Okej. Okay. Kwestik dla buntowników to jest zawsze coś dobrego. Zwłaszcza jak się dają tak ładnie okradać. Gdzie jest ta jaskinia niby? Bo to raczej nie może być ta jaskinia, w której siedzą. Krąg? Ciekawa rzecz, jest tu krąg, a przy kręgu są jaszczurki. A za jaszczurkami jest jaskinia. A to jest kufer. W ogóle nie w tej okolicy, z tego co widzę, powinien znajdować się przynajmniej jeden kufer ciężki.
dwa kufry stare. Troszeczkę bardziej w tamtą stronę, ale zawsze. O, dobra. Dawać ich. Chodź się bić, skowyczący szkielet. Jak ty możesz skowyczeć bez... O kurwa. Przełażą przez ściany. Pierdoleni. Chodź dopierdoleć, jak tylko cię spotkam. Dobra, bo mi się skończyły punkty. Tylko tyle. O kurwa. Okej, trzy szkielety. A nie. Przepraszam, cztery szkielety. Jedzmy mięso, zapiszmy jeszcze raz, tak na wszelki wypadek. O mój Boże, jak tu ciemno. Jak jest tak ciemno, ta gra wygląda ładnie. Naprawdę ładnie operuje światłem. Jest koniec. Jest level, są punkty u buntowników. Jest mój łuk z moją ognistą strzałą, która będzie mi robić za pochodnie. Metalowy kufer. Złamany. 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 Kompletnie się nie opłacało, ale co ja o tym mogę wiedzieć? Jest ciężka skrzynia! Ej! Krwawe żniwa, 150 obrażeń. Kolba tej kuszy wycięta jest z cisowego drewna i właśnie jemu zawdzięcza brązowo-czerwony kolor. Oczywiście, że jemu... przecież... oczywiście, że nie tej krwi, którą nasiąknęła. Dobra. Wiem przynajmniej, gdzie jestem. I wiem, że na lewo stąd powinny znajdować się dwie stare skrzynie. Ale nie wiem, czy one znajdują się tutaj gdzieś, czy może po prostu tam na dole, na wykopaliskach. Może gdzieś tutaj na górze. Spotkaliśmy jedną skrzynię, która była ukryta. A tam na dole są wykopaliska, na pewno tam. A wykopaliska są bardzo fajne. Muszę się nauczyć w końcu światła. Bo nie chcę łazić z pochodnią, ani właśnie z strzałą ognistą w łapie. To bardzo utrudnia ruchy. I nie jest to zbyt przyjemne. Gdzie pan? Tu pan. Tamta jaskinia to stary cmentarz. Szkielety obróciły się już w proch. To pocieszające. Ta wiedza jest dla mnie warta 300 sztuk złota. Dobra. Okej, zrobić jeszcze dwa albo jeden quest dla buntowników i mamy nową zbroję. To wiecie, taką fajną, tą co ci tam nosi. Co ten tutaj nosi, Charles. Nareszcie jesteś. Myślałem, że nie wrócisz. Co? Czy my się znamy? Nie jesteś posłańcem z Nemory? Cholera. Muszę się dowiedzieć, czy Nemora wciąż stawia opór. Ale ten pan ma fajny wąs. A ten wąs, muszę powiedzieć, że niejedną dzidzią trząsł. Co robicie w tej jaskini? Zostaliśmy zaatakowani przez orków, kiedy próbowaliśmy zabezpieczyć świątynię Trellis.
Są opętani ideą poszukiwania boskich artefaktów. Przybyli z około 30 wojownikami. Mogliśmy tylko schronić się tutaj. Nie słyszałem żadnych wieści o klęsce Nemory. Więc będziesz musiał powiedzieć ich przywódcy, że jesteśmy tu przygwożdżeni. Nemora musi przysłać posiłki. I to szybko. Okej, kolejny quest. Co wiesz o boskich artefaktach? Orkowie zabrali do Trellis wszystko, co tylko mogli wyciągnąć ze świątyni. Jeśli jeden z tych rzadkich artefaktów faktycznie był w świątyni, na pewno trafił do Trellis. Rozumiem. Ja się upewnię. Wejdę jeszcze do tej jaskini. Ale to za jakiś czas. Ogólnie bardzo lubię chodzić po tych świątyniach. Ogólnie wchodzi się, wyciąga pochodnie. Indiana Jones normalnie. Co takiego ważnego jest w świątyni? Każdy artefakt zdobyty przez orków może zostać użyty przeciwko nam. Wykopaliska w świątyni muszą zostać przerwane. Ktoś musi powstrzymać orków w świątyni w Trellis przed dalszym kopaniem. Chciałeś powiedzieć zabić ich? A niby jak inaczej. To jedyne, co do nich przemówi. Kolejny kłeścik. Jak się nazywa ich przywódca w Nemorze? Nie wiesz. Wygląda na to, że nie wiesz nawet, gdzie leży Nemora. No nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Cholera! A sądziłem, że można ci zaufać. Chodź tu, chłopcze. Hej, ludzie! Walka! Proszę! Debilu, już chciałem mu zaufać. Ma wąs, który budzi zaufanie. Uwaga! To nie może być prawda. Że bardzo. Nie będę go okradał, bo jeszcze się na mnie rzuci z pięściami. To moje rzeczy były. Bo ten miecz tak fajnie się położył. Chociaż fajnie by było, jakby leżał odwrotnie. Zjedzmy coś, dopóki ten tam leży. Niech ochłonie. Co powiem, co będę kłamał? No przecież nie jestem posłańcem z Nemory. Mówiłem. Moja głowa. Czego tu jeszcze szukasz, brudny orkowy najemniku? Nie masz nic do roboty? Pierdolę. Czy ja muszę kurwa wiedzieć, gdzie leży Nemora? Za taki tekst to powinienem go zabić. Oczywiście, że wiem, gdzie jest Nemora. Więc pospiesz się i sprowadź posiłki! Co wiesz o boskich artefaktach? Nie zawracaj mi głowy. Okej, tutaj nic nie mają. A więc tutaj kończymy na dzisiaj. W przyszłym odcinku wchodzimy do Trellis. W Trellis się troszeczkę porobi rzeczy. Później pójdziemy do tamtych wykopalisk. Pozbieramy wszystko. Będzie fajnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochani dzieci Boże.